Halo? Tak, właśnie wychodzę z pracy. No dobra, widzimy się zaraz. Beniamin, no niestety mamy awarię, musisz się zostać po godzinach, także musisz zostać. Sorry. Miałeś plany na wieczór, a twój szef zaskoczył cię nad godzinami. A może regularnie zostajesz w pracy po godzinach? Zostań z nami, a dowiesz się, co możesz z tym zrobić. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jedz ze mną. Beniamin, cześć. Wspólnie z którym prowadzimy serię HR po ludzku. Dziś opowiemy ci o tym, kiedy pracodawca może cię zobowiązać do pracy w godzinach nadliczbowych. Czy pracodawca może mnie zmusić do pracy w nadgodzinach? Nie mam dla ciebie dobrej wiadomości. Tak, czyli? Może cię zmusić do pracy w nadgodzinach. Co teraz? Kiedy może to zrobić? Przede wszystkim pracodawca może cię zobowiązać do pracy w godzinach nadliczbowych, gdy wynika to z tak zwanych szczególnych potrzeb pracodawcy, których nie dało się przewidzieć w chwili tworzenia harmonogramów czy rozkładów czasu pracy. Czyli gdy pracodawca, planując pracę, nie wiedział o okolicznościach, które miały miejsce w trakcie miesiąca. Może to być na przykład wtedy, gdy pracodawca ma jakąś większą ilość zamówień, albo część pracowników przebywa na urlopach wypoczynkowych, niespodziewanych zwolnieniach lekarskich. Teraz mamy okres kwarantanny, izolacji. Może się zdarzyć taka sytuacja, że te szczególne potrzeby pracodawcy spowodują, że będziesz musiał zostać po godzinach. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest wtedy, gdy mamy do czynienia z awarią. Wtedy, gdy pracodawca wezwie cię do usuwania następstw awarii, bądź też będziesz brał udział w akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii. Okej, a są jakieś sytuacje, kiedy mogę odmówić pójścia do pracy na godzinę? I tak, i nie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że są grupy pracowników, którym pracodawca w ogóle nie może polecić pracy w nadgodzinach. Do takich osób, którym bezwzględnie pracodawca nie może polecić pracy w nadgodzinach, należą kobiety w ciąży, pracownicy młodociani, pracownicy niepełnosprawni oraz rodzice wychowujący dzieci w wieku do lat 4, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnienia, jakim jest niewykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Co jeśli już dostałem polecenie pracy w nadgodzinach i nie wypełniłem go? Podstawowym obowiązkiem pracownika jest staranne i sumienne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Jeśli więc pracodawca czy też przełożony wyda ci polecenie pracy w nadgodzinach, bezwzględnie musisz mu się podporządkować, jeżeli nie należysz do grup pracowników, które chronione są przed pracą w nadgodzinach. Ale to niewolnictwo, przecież tak nie można. Z jednej strony możesz jako pracownik myśleć o tym, że faktycznie jest to niewolnictwo, natomiast z drugiej strony zapewniam cię, Beniamin, że pracodawcy w związku z tym, że muszą rekompensować pracę w nadgodzinach, nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Muszą zajść naprawdę wyjątkowe okoliczności, takie, że pracodawca nie ma innego wyjścia, tylko zleca ci pracę w nadgodzinach. No ale na pewno są jakieś limity, przecież nie mogę zostać zmuszona do siedzenia non-stop w pracy. Tak, tak, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Super. Są limity, nie możesz bez końca. Przede wszystkim, jeżeli twój dzień pracy wynosi 8 godzin, to maksymalnie pracodawca tego dnia może ci zlecić 5 nadgodzin, ponieważ łącznie czas pracy z nadgodzinami nie mogą przekroczyć w dobie pracowniczej 13 godzin, bo masz prawo w każdej dobie pracowniczej do 11 godzin przerwy od pracy. Chociaż tyle. Dobra, a co mi przysługuje za pracę w nadgodzinach? Praca w godzinach nadliczbowych jest rekompensowana przez pracodawcę na dwa sposoby. Jednym sposobem jest oddanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i ten czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych może być oddany albo z inicjatywy pracownika, albo z inicjatywy pracodawcy. Jeśli to ty za pracę w nadgodzinach chcesz odebrać czas wolny, to wtedy za każdą przepracowaną godzinę przysługuje ci godzina wolna od pracy do odbioru. Natomiast jeżeli to pracodawca zdecyduje, że za pracę w godzinach nadliczbowych odda ci czas wolny, to wtedy za każdą przepracowaną godzinę odda ci aż 1,5 godziny. Drugim sposobem rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, takim najbardziej jednak pożądanym przez pracowników, jest wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem. No dobra, ale ile to jest tak w złotówkach? No to zależy, kiedy taka praca w godzinach nadliczbowych miała miejsce. Bo co do zasady, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych składa się z dwóch części. Normalnego wynagrodzenia, na które składa się twoja płaca zasadnicza i wszystkie dodatkowe elementy wynagrodzenia, które co miesiąc otrzymujesz, i dodatek. Ten dodatek może być w wysokości 100 lub 50% stawki zasadniczej, w zależności od tego, kiedy taka praca nadliczbowa miała miejsce. I tak na przykład, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce w niedzielę lub święta, które są dla ciebie dniami wolnymi od pracy albo w porze nocnej, wtedy otrzymasz dodatek 100%. Jeśli we wtorek po 8 godzinach pracy pracodawca poprosi cię o to, żebyś został 2 godziny w pracy, będą to tak zwane nadgodziny dobowe, za które dostaniesz dodatek 50%.
No dobra, a co jeśli pracodawca zleci mi te nadgodziny, a ja nie wywiążę się z tego obowiązku? Jeśli nie wywiążesz się z takiego obowiązku, pracodawca może ukarać cię karą upomnienia, karą nagany lub karą pieniężną, a w konsekwencji, jeśli w dużym stopniu wpłynie to na dezorganizację pracy w zakładzie pracy, to nawet możesz otrzymać wypowiedzenie. Beniamin, to jakie lekcje wyciągasz z naszej dzisiejszej rozmowy? Czego się nauczyłeś? Prawie same przykre. Mogę zostać zmuszony do pracy w nadgodzinach. Zmuszony to brzydkie słowo. Zobowiązany, zobligowany, trochę ładniejszy. No plus jest taki, że tylko kiedy zajdzie szczególna potrzeba lub zajdzie awaria w zakładzie pracy. No i przykre jest to, że nie mogę odmówić tej pracy w nadgodzinach. No ale z drugiej strony, jak zajdę w ciąży, to nie będę musiał przychodzić do pracy w nadgodzinach. Jak zajdziesz w ciąży, to na pewno nie będziesz musiał przychodzić w nadgodzinach. A może jeszcze jakieś korzyści z tego osiągniesz? No, podobno. Są jakieś. No i nie mogę też dostawać nieskończoność w pracy w nadgodzinach, to jest duży plus. No i oczywiście przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie albo czas wolny za to. Tak jest, przysługuje ci rekompensata, nie możesz siedzieć w pracy w nadgodzinach non-stop 24 godziny na dobę, bo musisz się wyspać. Jeśli dzisiejszy odcinek był dla ciebie interesujący, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i zapraszamy cię już za tydzień na następny odcinek z serii HR po ludzku.